Witajcie w Mrzeżynie. Dzisiaj będziemy przedłużać sztycę kierownicy od Xiaomi oraz ją trochę poszerzymy. W zestawie jest klucz. Wystarczy odkręcić. Tutaj są dwie śruby, z drugiej strony są dwie śruby. Andrzeju, podtrzymaj. Śruby są też zamienne, to znaczy jak te odkręcam, to je po prostu wyrzucamy za płot. Znaczy w życiu byśmy nie zrobili czegoś takiego. Pierwsze nieprzewidziane problemy. Jakie nieprzewidziane? To po prostu trzeba to odczepić. To przekładamy, tak sobie myślę, prawdopodobnie. Tędy. I to wkładamy tutaj. Nowe śrubki, koniecznie nowe śrubki. Koniecznie nowe? Tak, koniecznie nowe, bo one są w ogóle inne. Zauważ, te twoje są długie, te są krótkie. Ile to jest tu otworów? Tutaj jakoś tak... W ogóle tu jest przestrzeń taka. Jeszcze tylko dwie, a potem ktoś za mnie dociągnie je ładnie i będzie super. Czy ty, Andrzeju, byś robił coś takiego w swojej hulajnodze? To dużo roboty. Słyszeliśmy od dystrybutora, że podobno, no ale to dystrybutor mówił, że jak ludzie raz to zrobią, sobie podniosą i poszerzą kierownicę, to nie wyobrażają sobie jazdy bez tego. Jezu! Może wkrętarka. To się udało, można powiedzieć, że prawie to zrobiłem. I teraz tylko potrzebujemy szerszą kierownicę. Super, jak będzie szersza kierownica, będzie można więcej rzeczy przyczepić na górze. A to taka rurka tylko? No właśnie też spodziewałem się czegoś większego. A czyli trzeba wszystko stąd zdjąć, tak? Tą gumę, no właśnie Możesz, ja będę trzymał, Andrzej, możesz ściągać tutaj. Chyba tak nie działa. No dawaj. Jak nie działa? Ściągaj. No to się tak nie ściąga. Mówię ci, że się ściąga, patrz. Andrzej zaraz ściągnie. Moje jest. No dawaj. Dobrze, ty potrafisz wyszarpać. Wyszarpię jak smoka. Ale poczekaj, no uspokój się, no. Boże, co wariat. To jest moja przyszłość. Co, szarpanie? Wyszarpałem sobie lepszą. Dobra, to teraz drugą szarp. Jezus Maria. I trzeba delikatnie podważyć to. Jak to delikatnie? Przecież to się zepsuje. Na bank. Jeszcze dzwonek. I w międzyczasie Łukasz oszukuje trochę. No właśnie, no i nie wiadomo jak to zrobił. I teraz co mamy widzom powiedzieć? Jak mają to robić? Co to jest w ogóle za urządzenie? To jest łom dla... To jest do podważania plastików w samochodach i innych, żeby nie porysować, nie pozadzierać, nie robić tego śrubokrętem. Jesteśmy pewni, że nie było w zestawie, który dostaliśmy jakiejś instrukcji, po prostu ją pominęliśmy. Co się rusza, to się rusza. I tam coś trzeba odkręcić, co nie wiem, a tu jest śrubokręt, śrubokręt. Dobra. Ja pierdziel. I to wyciągamy. I ukazują nam się trzy śruby. Jezu, kolejne śruby nam się ukazują. No i tutaj to już jest w ogóle niewygodnie. Nie ma jak dojść do tego. To ja to wyciągam teraz i co? I dupa, no mamy tutaj... Teraz możesz tak obrócić. Nie, bo wypadną te śruby. Aha. A, no dobra, poczekaj, to tak zrobimy, że dobra, obracamy. Jak one wypadną, to wypadną. Ale nie wypadają, więc jest okej. Wypadają, a i teraz ja mam tutaj dostęp do tego. Te wszystkie przewody muszą wyjechać. Tu są jakieś gumowe elementy, które się... To się jeszcze popsuło. Co w ogóle? Nie róbcie tego w domu, słuchajcie. To jest w ogóle bez sensu. To jest... Ja bym dokleił na bokach kierownicy, nie wiem, jakieś rogi dokręcił sobie coś. To jest rozszerzanie, to jest bez sensu. To już w ogóle... Tu trzeba odkręcić ten panel jeszcze, daj śrubę. Panel odkręcić? Proszę. Jezus Maria. Jakub, masz podważkę może gdzieś? Tam. Potrzebna jest jeszcze jedna osoba do tego. Na razie jest nas tylko czterech. To miało być proste. Tu, bo może być łączenie tu, w tym kondomku. A nie możemy tego zrobić jakimiś obcęgami, nie? A ja mam taki... A, udało ci się prawie. I to było to jednak. To ja bym proponował już tego nie zakładać. Może jak bokiem to ten, to przypasuje? Jakoś wyjdzie? Nie. Chyba potrzebowałbym jakiegoś tego, śrubokręta. Podważamy plasticzek. Może już wyjdzie? Tak. Wyszedł. Element został zdjęty. Okej. To mój jest wyciągnięty. Dobra, super. I w tym momencie nie masz już kierunku. Aaa, patrzcie jak pięknie. No i to jest właśnie różnica w długości. To idzie tak. Nigdy go nie używamy. Może z niego zrezygnujemy, z tego dzwonka. Nie zrezygnujemy, bo festiwal dzwonków jest wkrótce. To pod dzwonkiem, tak? No chyba gdzieś zginęło po drodze. I tu są chyba jakieś gumy gdzieś. Te co Andrzej... Albo tobie je dałem. A, ty też masz gumy. Spinaj kostki, które do których... O, na szczęście kolory się zgadzają. Ja to spinam, dobra. Siostro skalpel, proszę. Poczekaj, są te. Ja tu w międzyczasie dostałem chyba alergii, nie wiem czy na technologię, czy... Kręcimy, to złapane. Kręcę tę śrubę. Bardzo dobrze zrobione. Gumy jakieś. Jakie gumy? Dobra, coś zepsułem. To już nie jest trudne, więc ja nie muszę tego robić. To są takie... Powiedziałem, to już nawet nie jest wykończeniówka. Najważniejszą robotę wykonałem oczywiście ja. Dochodzimy dokładnie do tej samej godziny, o której zawsze wyjeżdżamy. Skoro świt 12. Te wszystkie telefony, które Łukasz odbiera, bo on jednocześnie ustawia po drodze różne rzeczy, jeszcze przygotowuje dla was centrum testów 27 godzina. Halo, halo, tak, namiot będzie 13, oczywiście, proszę pani. A tu śrubką, nie? Ludzki multitool. Halo, halo. No jest idealnie. Lepiej być nie mogło. To są takie ekskluzywne wstążki. No kurde,
Ale ekskluzyw. No i problem jest taki, że w rowerze chyba te łapki się ściąga i można to sobie włożyć, a tutaj takiej opcji nie ma, więc postanowiłam wydłubać tu dziurę. Mam duży nóż, mam mały nóż i mam dwa śrubokręty i będę walczyć. Ja widzę pewien problem w tym, że ona za duże te dziury robi, nie? Mhm. Patrycja, bo my takim polskim sposobem się po prostu przyglądamy, ale wydaje mi się, że im mniejsza dziura, tym lepsza. Tak? No i też na środku ona powinna być. No jest na środku, idealnie. Nie jest w ogóle na środku. No jest tutaj, w środku kota. No dobra. To całe musi wejść. Czy dasz sobie pomóc? Nie. No to nie. Ja tu miałam robić. Dobra, proszę bardzo. Nie, nic nie przynosimy, pani se sama robi. No. Niech se robi. To za chwilę będzie gotowe. Tego się nie da zdjąć, jak ty to zdjąłeś. Jak chcesz, to Andrzej może... Nie, a nie możesz jej pomagać. Nie możesz. Ja nie wiedziałem, że to będzie takie pasjonujące. Kurde, aż czuję mięśnie na brzuchu. Dobra, najpierw tu wyłypiemy dziurę. O, patrz. Zrobiłam. O kurde. Zawsze chciałam mieć takie coś przy rowerze i nigdy nie miałam. A, tylko teraz to nie wejdzie, tak? Wejdzie. Dlaczego się ze mnie śmieje? Ja mam optymizm Andrzeja. On zawsze możesz mówi, że wszystko się uda, że mogę być kim chcę, robić co chcę. No właśnie, no to już Roxy śpiewała. Co? Jaka Roxy? No, że możesz być kim chcesz. No kurde, teraz jak już to obcisnęłam, teraz to nie wyjdzie w ogóle. Nie, no tak nie mogę, bo zepsu... O, wyszło! Serio, wyszło. Kurbi, wyjęłam! Ale jestem dumna. Już jest na końcu, serio. Jeszcze tylko momencik. Patrz, jak wydłubane. A ile to kosztuje? 79 zł. O Boże. Teraz mogę jechać. Bardzo mi się podoba. Nikt nie ma lepszej! Biorę pod uwagę to, że może nastąpić podczas dzisiejszego odcinka zmiana hulajnóg. No i będę musiał sobie jakoś żyć wtedy. Luksus dzisiaj. Dzisiaj jest elegancko, dzisiaj jest pięknie. Chyba tam, tu jedziemy? Prawo. Czy... Co? Tak, prawo. W prawo, tutaj, prawo. Prosto teraz. I ostro w prawo. A, jednak nie tu ostro w prawo. Źle pojechaliśmy. Już źle pojechaliśmy? Bo droga pokazuje, że mamy tu jechać. To tam musimy jechać, w tamtą stronę. A tam nie ma? Nie, wracamy. Czyli tu w lewo. Tu mamy jechać? No. Możemy, no. Tak. Poczekaj na Andrzeja. Dobra, jadę. Bo to jest za mula. Jak ci się podobają wstążki u Patrycji? Jak mi się to podoba, jest na razie ładnie. Wstążki jak ci się podobają u Patrycji na Xiaomi? Ja nie jestem fanem takich rzeczy. Zobaczcie, jaki piękny obiekt przed nami. To jest piękne, tak? Tak. Podoba ci się? Tak. Ej, ta rączka jest chudsza. W sensie nie jest taka gruba jak poprzednia, bo nie mogę tak mocno zawiązać tej gumy i to mi lata przez to. Więc chyba odkryłam mankament rączki. Nie no, nie podoba mi się to i będziemy musieli to naprawić w następnym. Może ja ci to naprawię teraz, co? Nie. Potrzymaj mi tę hulajnogę, daj. Nie, ty mi tego nie naprawisz, bo to po prostu jest... I teraz popatrz, jak ci zrobiłem, tak ci zamocowałem... Już nigdy nie spadnie. Jezu, jestem dumny. Rozwiązaliśmy problem za cienkiej rury. Dziękuję. Proszę. Dajesz, Andrzej, bo wjadę w ciebie. Ja nie wiem, czy my dobrze tutaj pojechaliśmy, czy nie powinniśmy A, tam... A, w lewo musimy pojechać. Znaczy, nie w to lewo, tylko tam w prawo i coś tam. Teraz w prawo. Że tu mamy niby jechać? A nie. Trudno, jedziemy. Tu mamy jechać w lewo. Lecimy na skrzyżowaniu w lewo i zobaczymy, co z tego będzie. To na skrzyżowaniu w lewo. Wiem. Andrzej, dawaj, nie możemy tak wolno Andrzej jechać. Andrzej mówił, że dzisiaj musi uważać na siebie i że będzie bardzo uważał, to może się wiąże z tym, że będzie bardzo wolno jechał. No nic się nie dzieje. Rogowo. Czy to będzie jakiś wyścig? Dlatego się zatrzymaliśmy, że to będzie wyścig? Proszę. Uznaję, że po naszych wczorajszych wojażach nocnych hulajnogi nadal są sprawne i super jeżdżą, tak jakby to ich w ogóle nie ruszyło. A przejechały już 140 km. Czy jesteśmy gotowi do wyścigu? Wyścig kończy się przy znaku tamtym człowiek przekreślony na rower. Dobra. To jest krótki wyścig. Na klakson ruszamy. 3, 2, 1. Z
Co? No nie! Andrzej! Musiałem tak pojechać! Ja miałam być pierwsza! Gruby! Przegrałam! Jak on to zrobił? Andrzej jest zwycięzcą! Uhu! Ale się nie cieszy. Ja myślę, że to był najlepszy dowód na to, że nie kłamałem co do wagi. Nie, to był najlepszy dowód na to, że po prostu oszukujesz, że jedziesz maksem, kiedy nie jedziesz. Całe życie daję z siebie wszystko. Tak, tak. Zawsze na maksa. Aha. To jest moja dewiza. Ja wiem, wiem. Tak mi wyglądasz na takiego. Jedziemy na maksa. Mhm. Moim patronem jest święty Maksymilian. Uy, kur... Co tam, Andrzeju? Rozprężyłem się. Marzę o dobrej rybce. Już? Znowu? A zwykle nie jem ryb. Wczoraj była rybka. Ale nad morzem rybka powinna być codziennie, prawda? A goferek? Też powinien być, ale ponieważ widzowie oszukują i piszą w komentarzach, że jestem za gruby, no to w takim razie odpuszczę sobie tego gofra. No co ty? Ludzie ci mają mówić, jak masz żyć? Zwariowałeś? Ale to, Andrzej, musisz wziąć podwójną porcję frytek wtedy, żeby mieć siłę, jak nie jesz gofra. Albo wezmę sobie nawet potrójną. Twierzyno. Dlaczego Palmowski łazi tutaj samopas? To jest jego styl życia, amerykański styl. Dlaczego montażysta znowu samopas łazi niepilnowany? Co to jest? Sorry, ale tu jakoś dziwnie to wygląda. W ogóle źle to jest pomyślane, no jak to się objeżdża, to... Można było z tamtej strony to objechać. W ogóle co to za ruch jest? Jezu, co oni tak pokombinowali z lewa na prawo z tymi ścieżkami? Bardzo ładne miasto. Zawsze mi się to podobało. Nie słyszę, bo wieje strasznie, co? Bardzo ładnie tu jest. Tak? Dlaczego ci się tu podoba? No jest jakoś tak czysto, jest przestronnie, są szerokie ulice. Miasto stworzone dla samochodu. A czy my planujemy jakiegoś gofra w okolicach latarni w Kołobrzegu? Możemy. O, ale pięknie poszedł. Co piękne? Piękny golf, jak ładnie poszedł. Tanio też poszedł, bo wygląda jak miał 30 lat. Nie, no to jest 99, to 24 lata. To nówka. Jeszcze dobry. Jezu, i znowu na drugą stronę ten Kołobrzeg jest porąbany przecież. Hello, Melo, 320. Hello, hello, jak ci się podoba Kołobrzeg? To jest Kołobrzeg? Tak. No i patrzcie to, no znowu na drugą stronę nas to przewala. Uwaga. Uwaga. Nie! Patrz, pani się nawet nie zatrzymała. Andrzej, no niestety, nie ominął dziewczyny. Znowu to kolano. Znowu kolano? Ale żyje. Spokojnie, zobaczymy, czy udało ci się zepsuć kolejne GoPro. Znaczy, szybka jest pęknięta, nie wiem. A to było już to zepsute? Mam nadzieję. Oderwało się tutaj. To coś. No, to się ułamało, wiesz? To już trzeba będzie wymienić. To zadzwonię do chłopaków, żeby podjechali. Andrzej, uważaj na te tory! Dzięki. Pit stop na motusa. Tak. Ma ktoś coś do żarcia? Nie, jest. Dobra, dobra, nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Nie musi być, ja tylko tak pytam, bo na gofra mnie nie wzięli. Kupię ci gofra. Super, już przestaje mnie boleć. Tędy? Nie masz, nie kupowałeś się żadnych batonów. Którędy? No i bardzo dobrze. Post dobrze robi człowiekowi. Ja chyba mam. Nie. Którędy? Post to jest, wiesz, odmładza, uzdrawia. Dokąd jedziemy? Jedziemy, siema, dzięki, pa. To nie jedzie. Bo nie włączyłeś. No. Jak tam, dziewczyno? Jak wino. Jesteśmy blisko Mielna, więc to się udziela wszystkim. Gdzie jest Mielno? Daleko jeszcze, ojej, 35. Jezu, to my tak nad morzem samym? No. Super, co? Ale pięknie. Wypas. Piękne polskie morze. No to już. Ja mam całkiem spoko kurtkę i ona jest przeciwdeszczowa, ale okazuje się, że ona chyba nie chroni przed wiatrem. Bo jak wieje ten wiatr, to jest mi przeraźliwie zimno. A jest ci teraz zimno? Tak. A mi nie. Jezu, naprawdę jest spoko. Niedługo sianożęty, więc myślę, że jeżeli się udałoby, to możemy się tam zatrzymać. Dobrze.
Cześć! Siema, dobry, dzień dobry. Cześć, Andrzej jestem. Cześć, Patrycja. Dzień dobry, Andrzej, dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Kuba. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, panu. Dzień dobry. No i na miejscu, o którym idziecie? To nie wiemy, coś. Na sobotę, a jedziemy codziennie tyle kilometrów, ile się da. Miało być 90 dziennie, ale nie dajemy rady 90. A jak wam mijają tutaj w urlop nad Polskim Morzem? Super, my super. My tutaj co roku jesteśmy, no. Polecamy i od, bardzo. I o tej porze? Nie jest wam trochę za zimno? Najtaniej, nie? Bo w szczycie to wie, tu jest tłumy, tłumy. I ani przejść, ani wyjść. To coś strasznego, tłumy. Jeśli chodzi o tłumy, więc no. Wolimy teraz. To jest bardzo to fajne. Bardzo dziękuję. To teraz my dziękujemy. Czyż to nie było miłe? Było. Bardzo. A gdzie są te gofry? Tutaj? Chcesz iść czy nie? Tak. Idziemy? Na gofry możemy do państwa? Oczywiście, zapraszam. Super. Chodźcie, siadamy. Gofra z bitą świadomą, polewą. Jemy gofra w pizzerii chyba. Nie pogardziłbym pizzą też. I dzisiaj po tym obiedzie i gofrze, to czujesz się lepiej teraz? Pokrzepiony nie tylko na ciele, ale i na duchu. Zobacz, że najszczęśliwszy naród na świecie, Amerykanie. To jest najszczęśliwszy naród na świecie? Od kiedy? Od przecież czasu... Finowie są najszczęśliwszym narodem Finowie? Na świecie. Tak. Nie, myślę, że to oni tylko deklarują. Opuściliśmy sianorzęty, czas na ustronie morskie. Pięknie, zimno i niemalże pusto nad Polskim Morzem. Za chwilę już przestaniemy jechać przy morzu, więc chciałem wam pokazać ten kawałek morza i wjeżdżamy do lasu. Tutaj skręcamy w prawo. Bez hamowanka było. Mielno 15 km. To na co bym stawiał dzisiaj? To, że dojedziemy wcześniej niż wczoraj. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. A nasza finalna destynacja to dzisiaj Gąbki. Dąbki, tak? Gąbki. Gąbki. Dąbki, dąb. Dąb, dąb, dąb. Dąbki to też są takie, ale w innej części. Luksusowa droga w stosunku do tej, co wczoraj. My tu musimy skręcić. Także... Lewo. Aha. A propos luksusowych dróg... No tak. Dawno tego nie mieliśmy. A, to ja pokażę może wszystkim, jak wygląda ta droga. Ona nie jest bardzo zła, po prostu są tutaj kamienie i piasek. O, i piasek i kamienie. I jak, Andrzej, na to reagujesz? To jest dobre? To nie jest dobre. Łatwo tu wypadek. Chcieliśmy robić różne konkurencje, to teraz już nie musimy. Gdzie my jesteśmy, Andrzeju? Gdzie jesteśmy? No. No chyba w gąskach. To już są te gąski? Czy nie? Nie wiem. Tak mi się wydaje, że w tych gąskach jesteśmy. To wszystko jest pozamykane, bo oni dopiero zaczynają sezon. Ale chyba dopiero w kolejny weekend. Jedź. Nie chcę sama jechać. No to na mnie liczyć nie możesz, bo mi hulajnoga zwalnia jakoś. Nie przyspiesza? Już ma jedną kropkę tylko. To znaczy, że pit stop. Pit stop przy pieczywo i ciasta. Dawno się nie widzieliśmy, padł hulajnóg Motus. W sensie bateria padła, wyłączył się w trakcie jazdy, co oznacza, że teraz ja przesiadam się na Xiaomi i do Mielna wjadę ze wstążkami zachodzący, no idealnie po prostu, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego końca dnia. Patrycja natomiast przesiada się na Motusa, głównie dlatego, że ona więcej może przejechać kilometrów na Motusie, a ja mam szansę dojechać do końca na Xiaomi. Takie nie największe, ale mamy tam jeszcze... Ile ci zostało? Trzy kropki pełne. Trzy pełne kropki plus jeszcze dwie baterie, więc będzie dobrze. Albo nieco gorzej. Dojechaliście. Poczekaj, to jak się zatrzymałeś, to mamy dla ciebie pamiątkowego pina. O, super. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Dzięki bardzo. Dzięki, hej, siema. Tomek, masz super bluzę. Przekazuję ci. To jest, wiesz, zdobyczna i chyba nawet... Pokaż, jaki masz kolor. To jest złote? Kurde, to ale się trafiła, no. Zawsze rozdajemy srebrne, a to się trafiła złota. Mega miło było cię poznać. Trzymaj się. Trzymaj się, cześć. Powodzenia. Dzięki, cześć. Dzięki. Ej! O, teraz to ma zryw. No dobra, ale ja chciałem powiedzieć, że ta szeroka kierownica, ona dobrze, to się dobrze trzyma. Ona jest wyżej. Wydaje mi się nawet szersza niż jest ta. Jest fajna w ogóle. Że ja bym ją założył. A ty byś jej nie założyła? No nie w sensie, wiem. Stwierdziłabyś, że to nie jest tak warte? Moim zdaniem to jest warte. To znaczy, jakbym się musiała męczyć z odkręcaniem, zakręcaniem... Miłego odpoczynku, na razie! To by mi się nie chciało Narka. Pewnie tego robić. Ale jakby mi ktoś założył, to chętnie bym jeździła. 30 minut... Gdzie 30 minut? Na miejsce docelowe do Mielna. Patrzcie, co przed nami w ogóle. Patrzcie, patrzcie, jaki po prostu... Rzepak. Jak tam, Andrzej? No powoli sobie jadę.
Mam takie przemyślenie, że drogi psują się ku wieczorowi. Coś w tym jest. No tak, coś w tym jest. Że im później, tym gorzej, jeżeli chodzi o drogi. W ciągu dnia jest zawsze luźno, okej, czasami trochę ciężej, ale... Relaksik ogólnie. Troszkę mnie to przeraża. A wieczorem klątwa się powtarza. Tak, zawsze jest na maksa źle. Jedno jest pewne, mimo tego, że wszystkie hulajnogi jadą 20 km na godzinę, to między Sianią i Amotusem jest różnica w tej prędkości. Motus jedzie jakoś żwawiej, szybciej, bardziej energicznie, a Sianią mi jakoś wolniej, nie wiem dlaczego. Sianią mi się wlecze. To jest pizzeria u Łysego, właśnie mijamy. Ha! Albo nie ha, bo zaraz nam się nie. To skończy. Oj, to chyba nie jest długa promenada. Robisz sobie selfie? Tak, z tobą i z... Dobra. Dobra, to jest bez sensu, wracamy. Jedźcie, 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 jedźcie i Xiaomi. I się zdechło? Zatrzymajcie. Nie, jeszcze mruga, ale jadę. No ale, możesz jadę. Zadzwonić. Jadę, patrz jak pięknie jadę. Oj, coraz wolniej jedziesz, panie. No jadę, a jedziesz tak jak ja wczoraj w nocy. Jadę. Dokładnie tak samo jedziesz. No dobra, zdechło. Jesteśmy gdzieś przed Mielnem. To oznacza, że po pierwsze padła mi bateria w Xiaomi, zbyt daleko na niej nie zajechałem, a po drugie oznacza to, że musimy się przygotować na wjazd do Mielna. No i jak na prawdziwych fanów dobrej zabawy przystało, wjedziemy tam w okularach. 28 km mamy do Dąbek stąd, co oznacza, że biorąc pod uwagę, że są dwie baterie, w sensie teraz jest przedostatnia, jest jeszcze jedna w Xiaomi, to mam zapas 2 km. Powinienem spokojnie 15 przejechać na jednej, a jak będzie w miarę płasko, to może nawet 16-17. Czy może się okazać, że z zapasem dojedziemy dzisiaj bateryjnym? Mam tutaj dwie pary grających okularów. Sprawa wygląda tak, że chciałem ci najpierw pokazać, żebyś... No dobra. Żebyś ocenił wygląd i przymierzył też może, które ci bardziej pasują. Bo Patrycja już mi wcześniej powiedziała, że ona w żadnych okularach grających jeździć nie będzie. Więc to są gadżety tylko dla nas. Ja będę. Zdejmiesz może tutaj z tego? Oj, będzie z tym problem. To nie są dla ciebie jednak? Tak, jakby nie pasowały mi. To poczekaj, to mam jeszcze drugie. Te bardziej. Są dla mnie. Wychodzi na to, że ja w takim razie... Ale one rzeczywiście nie przychodzą pod kaskiem. Ale co to są takie okulary, co nie wchodzą pod kask? Bez sensu to by było. No bo na imprezę nikt nie idzie w kasku. Jak to nie? No nie. Ja idę. Które to są te okulary? Tu będziesz wiedział. Bose. Ja mam w Audi system Bose. I co, jesteś zadowolony z niego? Tak, mega. No ja bardzo chciałem w tych okularach jechać. A myślisz, że bez kasku wyglądasz w tych okularach świetnie? Uważam, że zajebiście w nich wyglądam. Ja po prostu to zmierzę i zobaczysz, jak się świetnie w tym wygląda. Nie, bo one są naprawdę fajne. Tak? No oczywiście. Zaraz komisyjnie potwierdzicie. No i zajebiście wyglądasz. No powiedz, Andrzej. Bardzo tak młodzieżowo, nowocześnie. Idealnie, do Mielna. Ja powiem ci, że Mielno jest za słabe na to. To jest Paryż. One mają przewodnictwo kostne. Znacznie ciszej, naprawdę. To jest ich max? Nie, nic przyjemnego. Nie, ja chcę Bose. Czy chciałbyś, żeby twój dzwonek miał również efekty świetlne, czy żeby był głośny? No, wolałbym, żeby był głośny. Ty nie chcesz takiego? Ja mogę chcieć. Chcesz? Bo jak mi zabrałeś wstążki? W takim razie ja wjeżdżam we wstążki, a Andrzej otrzymuje dzwonek frugal. Teraz jest... Ono nieprzyjemne jest. I teraz ty robisz tak. Przytajesz przycisk. Masakra. Ale nie planuję tego używać. No co ty gadasz? Jak nie planujesz? No to ja to biorę, jak ty nie chcesz tego używać. Nie. No jak to? Nie chcesz tego używać również. No stary, to jest do Mielna. No dobra, to jedziemy tam. Ale będziesz tego używał? No niechętnie będę tego używał. Dobra, to ja to zabieram. A ty będziesz używał chętnie? Będę bardzo chętnie używał na tych wszystkich rowerzystów, którzy na mnie dzwonili. Super! Ja dostałam takie coś, to się jakoś tak robi. Chyba tylko tutaj jest miejsce na to, albo... Jednak go nie ma. Kurde, chyba musisz ty to wziąć i będziesz miał dwa dzwonki. Nie mogę mieć dwóch dzwonków. Kuba, wieś tańczy i śpiewa. Wieś tańczy, kto to mówi? Ciężki sprzęt, to naprawdę. Nie jest legalne. Jak to nie jest? Dawaj inną. To też nie jest. Mam tylko dwie. Masz tylko dwie muzyczki? Żeby tego nie słuchać, to sobie włączam muzykę Palmy. Nie wiem, jak to wyłączyć teraz. Ten fajny. Tak? No.
jak stary telefon. Ale jak się jedzie, to aż tak głośno nie... To aż taki głośny nie jest... Prawda? Niż jak się stoi. 46 minut. 17 minut. 46 minut do końca w ogóle. A, serio? Tak szybko? Nie, chyba nie. Zbliża się 9, ale ja obstawiam, że dojedziemy dzisiaj przed północą. Okulary powiedziały mi, że za 200 metrów łagodnie w lewo. To jest tu właśnie. To jest dokładnie to, co ci okulary powiedziały. No dobra, wystarczy tego dobrego, jedziemy. Andrzejowi byśmy zmienili baterię. Dobra. Ten już pojechał na czerwonym, no jak, co no za weźcie. Po prostu. Zatrzymałem tego bandytę, na kogucie musiałem przez chwilę jechać, przejechał na czerwonym. Oj tam. Pamiętasz jak to się robi? Pamiętam, to było łatwe. Voila. Co, już? Tak. Tak się zmienia baterie. Ale wygląda na to, że zrobimy 200 km na hulajnodze. No. Już niedługo. Na mojej... Licznik pokaże 200 km. Drogi są nudne dzisiaj. Dobrze jest. Nie ma co narzekać. Lepszy od kocich łbów. Ja nie chcę dramatu na nos. To ja się tu zatrzymam, bo tu pięknie jest. Tak. I zobaczmy świat zza krat. Patrzcie jak tu pięknie. W tę stronę. Jak w drugą pięknie. Możesz mi zobaczyć, czy mam tu muchę? Nie widzę. Góra, dół, dół. Nie masz. Słuchajcie, robimy taką zmianę, że musimy zmienić i tu na wszelki wypadek. Jesteśmy, słuchajcie, tutaj. Łazy. Tuż przy plaży. Na odcinku Łazy Dąbkowice nie ma drogi. Jedyną możliwością pokazania tego treningu, tego odcinka wzdłuż morza jest pchanie roweru po plaży. Oznakowana trasa rowerowa. Może się prześpimy jednak w Łazach. Ile kilometrów plażą? Nie, przez plażę to na pewno nie. To wygląda tak. To jest nie najlepsze rozwiązanie. Tylko nie mów Andrzejowi, że coś wiem. Będzie nie tak. Nic mu nie mówię tam. Bo nie pojedzie. A jak tam będą dzikie zwierzęta? 5 kilometrów pchania roweru dla twardzieli, napisanie w internecie. Ja mam takie poczucie, że może się jakoś udać inaczej. Dobra, słuchajcie, nie ma o czym gadać, przegraliśmy. Silnik mi zgasł. Nie ma szans, nie pojedziesz. Zakopiesz się. To ja będę szedł. Jedziesz? No nie pojadę. Ja nie ruszam. Pytanie Pati, czy tobie na eko? Poczekajcie! Ty możesz sobie dodawać gazu i prowadzić, tak? Tak. Czy ty jesteś w stanie dodawać gazu i prowadzić na ułożeniu takim? Zobacz sobie. Postaraj się ją poprowadzić tak przez chwilę, prosto, i dodać gazu, żeby ona sama cię prowadziła. Tu działa chyba, nie? Ta jedzie. Okej. Okay. Mamy tylko 4 do 5 km do przejścia w ten sposób. To jest około godzina. A później już szybki przejazd. Ja nie mogę szybciej. Nie możesz? Bo mnie boli noga. Patti! Jezus Maria, co to jest za gówno? Ja pierdolę. Uję, to nie rusza. No nie rusza, no po prostu. No, to tak jak ci mówiłam. Ale zepsuła się w sensie, czy co? Nie, no chodzi o to, że... No, za trudne warunki to są dla mnie. Pierdolę. A twoja jedzie chociaż? Ja się boję, bo tu ciągle woda blisko po prostu pływa i... Ja uciekam od tej wody, a nie chcę jej puścić na głębokim piasku, bo jak się piasek wstanie do środka, to będzie lipa. Kto by pomyślał, że przejście z hulajnogami przez plażę w nocy to nie najlepszy pomysł. Kuba! Co się dzieje? Nie chcę na nią jechać, bo tutaj woda za blisko wchodzi. O co chodzi? Nie wiem, czy się to próbowało, nie mam nic. No tutaj lepiej nie będzie. Masz hamulec tarczowy w piasku. Ale jeżeli jesteś w stanie ją rozpędzić, to ona pójdzie po tym piasku. Nie będzie się za mocno hamować, więc spróbuj. Patti, to jest bez sensu, nie przejdziesz tak 4 km. Mówię ci, że nie przejdziesz tak 4 km. Okej. No to niesiemy. Będziemy po prostu szli z hulajnogami na sobie.
Chyba, że Paty chce, żebym ja niósł tam twoją, a ty se tak będziesz jechać, jak ja jadę. Kiedy dotrzemy do miejsca, w którym będzie można wreszcie położyć te hulajnogi na glebę, to całkiem możliwe, że te hulajnogi nie będą chciały jechać. Możemy zaczekać na Andrzeja. On też swoją chyba niesie już. Czemu nie idziemy twardym tej? Co mówisz? No czemu nie idziemy twardą ziemią? Jeszcze raz? Tu na brzegu jest twardzie. To tempo jest szalone. Podzielmy ten odcinek na jakieś 100-metrowe te 50 tych. I dobra. Róbmy od przerwy, przecież to się idzie za ziemę. Kiedy chcesz przerwę, to mów, że chcesz przerwę. No to ja chcę. Halo, halo. Słuchaj, czy jest jakakolwiek szansa, zobacz sobie to na mapie, żebyście wy dojechali do Dąbkowic, czy to w ogóle nie ma szans? Koniec przerwy! Wrzyma mi się jakiś pedał w obojczyk. A próbujesz to jakoś sobie wyrównać? No nie bardzo, bo ta torba. A. Nie wierzę w to, co tu się odpala. To nie do zrobienia, tak? Do zrobienia, dlatego że tu jest za dużo różnych kurwa materiałów połączonych ze sobą, nie? Czy ty masz, Andrzej, wodę? Mam. Tylko jakieś kable tu się pierdolą. Na chuj mi to gówno, patrz. Chodzi. To wszystko powinno być bezprzewodowe. Czy już odpoczęliśmy? Ja jeszcze odpoczywam. Dlaczego się tak śpieszymy, jak już i tak jest... No nie wiem, no po co tu stać? Znaczy ja jestem okej z tym, że chcecie sobie odpoczywać. No nie jesteś, bo ciągle nas poganiasz. No, jesteś... Dobra, to nie. Dobrze? Wirus siłacz nam tu... No. W takich sytuacjach dzwonię po Ubera. O nie. Co jest? No czyli wywaliłaś? Error errorów. Wiadomo jest, że ona już na pewno nie pojedzie. Co to jest? Zajebałaś motusa, tak? O Jezu, no nic nie zrobiłam, no. Ja pytam po prostu, czy motusa, czy Xiaomi? Motusa. Okej. Nie zajebałam, tylko... Zalałaś wodą. Motus, tak, tak. Scooty Light. Błąd sterownika silnika. A zobacz, Andrzej, u siebie na telefonie, ile jest to... dębki. Co? 14 kilometrów? No, nie, 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 bo to źle pokazuje, ty się nie przejmuj. Ile mają jeszcze do nas? Kilometr. Uważajcie tutaj, bo tu jest falochron. Nie wierzę w to, co tu się odwala. Jakiś kabel mi się tu pętla. Ja okay. Się boję, że coś zerwałem już. Nic nie zerwałem. Ten, ten kabel audio mnie wkurwia maksymalnie. No kurwa, no zobacz, co się dzieje. Gdzie go masz? Pomóż. Kurwa, weź wy, kurwa, audio. Poczekaj, gdzie jest to? O, rozkruję ten. Gdzie on jest? Tu. Poczekaj, czekaj, podnieś ją tutaj. Tu. Już nie mogę. Jest wygodnie. Stereofoniczny zestaw. Do szapeczki można sobie coś schować. Weź mi to włóż tu gdzieś za pazuchę. Mhm. I się to nie pętla. Ej, tu nie może iść przy szyi, bo ja tu zarzucam ją. Żygać mi się chce. W lodówce mamy Coca-Colę w zielonej butelce. Bardzo dobra. Lekka nutka chmielu. Pamiątkowe zdjęcie. Uwaga. Smile. Gdybym została bardzo w tyle, to do zobaczenia jutro. Nie planujemy takich rozwiązań, idziesz za nim. Andrzej ma dziś najwięcej siły, bo zjadł wofry i obiad. Jak pięknie wygląda ta plaża, może powiemy, że jesteśmy na Księżycu. Ale już jesteśmy naprawdę blisko. Tak. No to tyle, mamy jeszcze trochę, ale nie aż tak wiele. Ej, chodź sprawdzimy, gdzie jesteśmy właśnie, chodźcie sprawdzimy to. Ty, no ja to mogę sprawdzić w trakcie chodzenia. Kurwa, mi jest ciężko. Jesteście... No to znaczy ja wiem, gdzie jesteśmy, tylko jak blisko jesteśmy od was. 200 metrów. Andrzej jeszcze nie padł. Weź ale... otwórz, kurwa, zapal lampę, kurwa, no pokaż się, kurwa, człowieku. Ale słyszysz, jaki jest, słyszysz, jaka jest atmosfera, więc... Dobra, jak chcesz, to możemy się pomału tam przybijać. No kurwa, nie pomału, tylko zapierd... Dalej, kurwa, bo ja ledwo żyję. Dawaj, Patty. Końcóweczka. Już? Zepsuło się to gówno. A prosiłem świeć wcześniej, kurwa, byśmy przeszli. Przeszliśmy. Wydaje się, że Patrycji hulajnoga wywala błąd E3. To jest chyba błąd sterownika. Andrzeja się nie włącza. Moja Xiaomi ma szansę dojechać do końca. O czym oni pewnie nie chcą nawet słyszeć. No to ja będę jechał i najwyżej pojadą autobusem. Czy to... Nie no, weźmiecie ich na pakę, nie? Dzięki. Idziemy. Tak, bo już ledwo żyję. Tak,
Tak, świeca. Kurwa. Jak to się robi? I co dalej? Ale jazda. Tam? I kur... Tam. Nie, słuchajcie, nie, wracamy, bo to jest za blisko poszliśmy. Idziemy tam jeszcze wyżej. Dobra, stajemy przed kamperem. Krótka rewizja tego, czy się da, czy się nie da. Ja chcę przede wszystkim sprawdzić tę hulajnogę, co ją tak z pietyzmem targałem przez te 4 czy 5 km po plaży. Czy ona, jak ją ładnie otrzepie się i włączy, to czy ona po prostu odjedzie? Odjedzie! Co? Odjechała! Ale super! Jadę ją do końca. Co z pozostałymi? Biorąc pod uwagę, jakie są opory tego tylnego koła, czyli tam, gdzie jest silnik, ledwo się kręci. Decyzja. A, czyli to w ogóle nawet nie można cofnąć. Okej, ten piach tutaj też za... Patrycja, jak twoja hulajnoga? Nie wiem, gdzie ona jest w ogóle. I nie chcę mi się już na nią patrzeć. Myślisz, że ona też odpali? Próbujemy. Byłyby peany na rzecz Xiaomi, że taka super, a tu się okazuje, że... A nie, Motus jednak nie. Nie nagrywa już tego. Dobra, słuchajcie, nie czyście jej za bardzo, bo Andrzej stwierdził, że on nie jedzie, więc jakby brakuje nam. Jedziemy. Czy jedziesz? O, jedzie Łukasz z nami! Czy ty to złapałeś w ogóle, że Łukasz teraz będzie jechał jako... Jeśli ona działa, to nie możemy się poddawać. O kurde, panie Łukaszu, to mi zrobiłeś niespodziankę. To co, drogę? Jedziemy. Rany boskie, jak to trzęsie na tej hulajnodze. Powiem ci szczerze, chylę czoła dla Andrzeja naprawdę, bo komfort tutaj jest żaden. To światełko to trochę żart. Jest słabe to światełko. Ale u ciebie jest w ogóle dużo lepsze. Zobacz, jak szeroko świeci twoje. Nie no, stary. A u mnie jest jakaś taka plama. Tak. 2 metry czy 3 metry przed hulajnogą. Przeleciał jak wariat. Dobra, no, będziemy tak.